Cześć kochani, jestem na szkoleniu w Londynie. Mówimy tu m.in. o tym, jak ważne jest powtarzalne działanie. Co to znaczy? To znaczy, jak ważne jest, abyś podejmował te działania systematycznie i żebyś zaczynał od tego, co masz. Jak się to ma do języka angielskiego? Bardzo, bardzo prosto. Jeżeli mieszkasz w kraju anglojęzycznym, typu Anglia, Irlandia, lub w kraju europejskim, gdzie tego języka się używa, to korzystaj z okazji, które nadarzają się na co dzień, jeżeli nie mieszkasz w takim kraju. Bo na przykład jesteś z Polski, w Polsce przebywasz najczęściej, to twórz sobie aktywnie takie okazje. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy, że wychodząc gdzieś na miasto, jeżeli jesteś w kraju anglojęzycznym, lub na przykład, kiedy wyjeżdżasz na wakacje do kraju, w którym mówi się po angielsku, będziesz jak najczęściej zadawał proste pytania innym ludziom. Możesz zapytać o drogę, możesz zagadać do kierowcy autobusu, którym jedziesz, możesz zagadać do taksówkarza, możesz zapytać o to, ile kosztuje jakiś produkt w sklepie. Oczywiście, jeżeli jesteś na etapie początkującym, to jak najbardziej możesz sobie przygotować te pytania wcześniej. Natomiast to, z czym dzisiaj do Was przychodzę, to informacja, abyście bez względu na to, w którym momencie jesteście, czy jesteście na początku Waszej drogi językowej, czy jesteście już osadzeni w danym kraju, lub też na co dzień używacie języka angielskiego, ale dalej chcecie go rozwijać, abyście sięgali po to, co macie pod ręką. Jeżeli mam możliwość pytać o drogę, pytać o cenę, pytać o cokolwiek, osoby, z którą gdzieś podróżuję, osobę, którą widzę gdzieś na ulicy. Oczywiście ja nie mówię, żebyście wyskakiwali teraz z pytaniami zupełnie za przeproszeniem od czapy, no bo tego absolutnie nie polecam, ale jeżeli jesteście gdzieś w Londynie, możecie zapytać o drogę, możecie zapytać, czy skomentować to, że jest fajna pogoda. Możecie poprosić kogoś o cenę produktu, o trochę informacji o tym produkcie. Możecie zapytać pasażera obok, z którym podróżujecie, o jakiś prosty element, czy tego dnia, czy życia, czy skomentować to, co się dzieje akurat w danej sytuacji. Bo ja dzisiaj na przykład dojeżdżając na szkolenie właśnie w Londynie, podróżowałam komunikacją miejską, no i okazało się, że kierowca autobusu miał delikatny wypadek. Ktoś zajechał mu drogę i już był to pretekst do tego, żeby sobie z ludźmi porozmawiać i w naturalny sposób wciągnąć ich w rozmowę. Ale to już etap ewidentnie troszeczkę dalszy. Ty, jeżeli jesteś na początku swojej drogi, szukaj okazji do tego, aby korzystać z tego, że masz możliwość porozmawiać po angielsku z każdą osobą, która gdzieś pojawia się na Twojej drodze. Dlaczego to jest takie istotne? Bardzo prosto. Często boimy się, co ludzie pomyślą. Często boimy się, czy dam sobie radę. Często, nawet jeżeli już mamy duże doświadczenie w języku, wydaje nam się, że ojej, będzie stresik, ojej, coś mi nie wyjdzie i jak to później będzie wyglądać. Dzięki takim ćwiczeniom, tak prostym ćwiczeniom, jak działaj z tym, co masz pod ręką, działaj od ręki, jesteś w stanie nie tylko wytrenować swój mózg, aby on się nie obawiał takich interakcji w przyszłości, ale jesteś też w stanie spowodować, że stres, który się pojawia w nowych sytuacjach, czyli ten model, schemat fight or flight, walcz lub uciekaj, umysł zamieni na ekscytację. Nie mówię, że tak będzie u każdego, nie mówię, że jest to prosty proces, ale gwarantuję ci, że jeżeli tylko podejmiesz działanie, jeżeli tylko zaryzykujesz jeden, drugi, dziesiąty raz, to na pewno wyciągniesz z tego fajne wnioski i na pewno zaczniesz czuć się o wiele bezpieczniej, o wiele pewniej w sytuacjach, w których używasz języka angielskiego. Natomiast jeżeli na co dzień przebywasz w Polsce czy w innym kraju, w którym językiem angielskim się nie mówi na co dzień, to możesz to ćwiczyć albo w zaciszu własnego domu, zastanawiając się, gdybym dzisiaj chciał lub chciała kupić kawę, to jakbym to zrobił, gdybym właśnie
miał komuś opowiedzieć o tym, co mi się dzisiaj wydarzyło, albo co dzisiaj planuję, to jakbym to zrobił? I sam dla siebie możesz takie krótkie opowiadania, krótkie wypowiedzi przygotowywać. Tu warto by było zadbać o to, by ktoś, jakiś mentor językowy, jakiś ekspert sprawdził to dla ciebie, abyś nie kodował sobie błędów. Ale jeżeli nie masz możliwości na co dzień porozmawiać z kimś w języku angielskim, to mów sam do siebie, a gwarantuję ci, że przyniesie to pożądany rezultat. Oczywiście możesz do tego dodać wyjazdy zagraniczne. Tak wielu z was mówi mi o tym, że gdzieś wyjeżdża i po raz kolejny blokuje się, kiedy ma zamówić prostą rzecz w restauracji, kiedy ma powiedzieć w hotelu, że jest z czymś problem. A więc zamiast czekać na to, że taka sytuacja stresowa się pojawi, zrób wszystko, aby być do niej przygotowanym. A więc twórz sobie takie symulacje. Jeżeli mieszkasz w Polsce i na co dzień nie masz takiej możliwości, to wyjeżdżaj na wakacje i będąc na nich, korzystaj z każdej okazji. Ja mimo, że kocham angielski, zajmuję się nim już ponad 20 lat, to na każde wczasy, na które wyjeżdżam, na każdy wyjazd zagraniczny, dalej zabieram ze sobą swoją ciekawość. I pytam niemal każdą napotkaną osobę, oczywiście nie mówię tu o każdym przechodniu, tylko o każdej sytuacji, w której czy coś kupuję, czy gdzieś podróżuję, czy koło kogoś siedzę, aby zacząć rozmowę, być ciekawym, ponieważ wtedy zupełnie inaczej twój umysł zacznie język angielski postrzegać. A więc tego tobie życzę, pozdrawiam serdecznie i przypominam raz jeszcze, korzystaj z tego, co masz pod ręką, działaj systematycznie, twórz swoje własne zdania i nie bój się stosować w praktyce już tego, co wiesz, już tego, do czego jesteś przygotowany z wiedzą językową, jaką masz dziś. Pozdrawiam, Kate.